Ilekroć człowiek wraca myślą do swoich lat młodości, to bardzo często zaciera mu się w pamięci, pozostaje jakaś mglistość. Ale czym człowiek jest starszy, to jakoś dziwnie ta mglistość się rozwiewa, wyostrzają się pewne sprawy i młodość przypomina się taką, jaka chyba rzeczywiście była. Ta miejscowość w tym okresie, kiedy ja się urodziłem, w niej nazywała się Wierzbnik. Bardzo wąskie uliczki, maleńkie domki. Rozwijający się przemysł wchłonął ten mały Wierzbnik do Starachowic. Gdzieś tam w księgach na pewno znaleziono by jeszcze miejscowość Starachowice oddzielnie, Wierzbnik oddzielnie. Ten mój dom to był taki dość duży, obszerny. Najbardziej pamiętam ten pokój, w którym właściwie odbywało się wszystko. Olbrzymi stół, ceremonia obiadu czy ceremonia kolacji, to była jakaś taka, której się dzisiaj nawet jakoś w domu w tym pogoniu za życiem się nie dostrzega, ale ona, ten stół rodzinny, spożywanie wspólnych posiłków, przestrzeganie jakiegoś takiego rytuału, dawało jakąś taką spójnię, wiązało. Chleb to był jakimś symbolem. Jeżeli człowiek kładzie ten chleb i ojciec ten chleb kroi go i dzieli go, to jest podział jakiś, dokonuje się w rodzinie. Że to jest ten chleb, który jest dla nas, że on nas żywi. Miałem 5 lat, jak moja matka umarła. I właściwie my zostaliśmy sami z ojcem. I właściwie ojciec przejął całe obowiązki nas wychowywał. Ojciec wytwarzał tak.